Październik to dla mnie miesiąc pełen emocji. W końcu niecodziennie wydaje się swoją grę na Steamie. Pamiętam jednak o innych indykach, które chętnie zasiądą na Steamowej półce w waszych bibliotekach. Dzięki temu i tym razem chciałbym was zaprosić na kolejny odcinek. Ja jestem Kantal i oto przed wami premiery gier niezależnych w październiku 2019 roku. Usiądźcie wygodnie i zaczynamy. Szalone historie gier niezależnych nigdy nie skończą mnie zadziwiać. Norman Knights Inn to intrygująca gra platformowa, w której główny bohater, sklepikarz Norman, trafia do tajemniczej jaskini ze swoją kulą do kręgli. Wydawać by się mogło, że przedmiot będzie w takiej sytuacji bezużyteczny ze względu na jego dość pokaźną wagę, ale twórcy postanowili zakpić z praw fizyki i kula ulatuje w powietrze niczym niewielki kamień. To pozwala również i bohaterowi unosić się w powietrzu, dając możliwość przemieszczania się w pozornie niedostępne miejsca. Na tej podstawie został zbudowany rozległy system jaskiń, zagadki logiczne i historia, która zespoli całość i przyciągnie do ekranu. Czy jesteście gotowi na fizyczne anomalie? Magiatrain znów powraca. Czarodziej Amadeusz, rycerz Poncjusz oraz złodziej Kazoi ponownie zjednoczą się, by wyruszyć w niezapomnianą podróż. W świecie pełnym czarów, wróżek i niebezpieczeństw znów zapanował chaos. Książę Selius cierpi z powodu bardzo mrocznych snów, a poprzez jego magiczne umiejętności koszmary mogą przeniknąć do rzeczywistości i siać spustoszenie. Trójka śmiałków musi odnaleźć i uzdrowić cierpiącego, zanim kraina zostanie pochłonięta przez cienie. Po raz kolejny odkryjemy Train w klasycznym widoku 2,5D, wykorzystamy fizykę do rozwiązywania zagadek i rozwiniemy umiejętności bohaterów. Wciągająca historia zostanie opowiedziana przez dobrze znany głos narratora, a ekran wypełni na długie godziny urzekająca grafika. Wygląda na to, że ktoś wyciągnął wnioski po części trzeciej, o której nie mówimy. Utrzymana w ciężkim klimacie heavy metalu Valfaris to ekstremalnie szybka gra platformowa rozgrywająca się w dalekich zakątkach kosmosu. Przedstawiona w niej historia ukazuje losy tytułowej fortecy, która niespodziewanie pojawiła się na orbicie pewnego gasnącego słońca. Niegdyś ta majestatyczna cytadela była samowystarczalną Arkadią, jednak obecnie zapanował tam wszechogarniający mrok. Therion, dumny i nieustraszony syn Valfaris, powraca w rodzinne strony, by poznać prawdę na temat nieszczęsnego losu fortecy i pokonać panujące tam ezoteryczne zło. Jeśli zdecydujemy się mu towarzyszyć w tym zadaniu, czekają na nas nieprzebrane szeregi groteskowych potworów, które rozszarpiemy przy użyciu bogatego arsenału broni palnej. Szaleńcza rozgrywka na złamanie karku dostarczy emocji nie tylko zagorzałym fanom heavy metalu. Jak w domu poczują się również weterani kontry i Slain Back From Hell. A atmosferę całej gry podkreślą piksele autorstwa Andrew Gilmora. Dla zainteresowanych demo na Steamie, a ja czekam na premierę, bo będzie ostro grane. Targani tęsknotą za czasami Quake 3 Arena w końcu damy upust emocjom. Nadchodzi Arsenal Demon, retro strzelanka, w której ogromna arena jest polem walki dla zagorzałych fanów double jumpingu, wall runningu oraz bunny hoppingu. Przyjmując kontrolę nad tytułową postacią, będziemy siać postrach wśród naszych wrogów, dzierżąc mężnie dwie spluwy naraz. Wachlarz możliwości jest zróżnicowany i każdy znajdzie coś dla siebie. Pistolety, strzelby i wyrzutnie pocisków już czekają, aby wypluwać z siebie naboje. Ekstremalnie szybka rozgrywka przyprawi niewprawionych o zawrót głowy, aby po kilku próbach posokalała się strumieniami. Każdy kolejny demon dorzuci monetę do naszej sakwy, a to pozwoli na ulepszenie areny i podejmowanie coraz trudniejszych wyzwań. Generowane losowo poziomy wprowadzą element zaskoczenia, a jeżeli sztuczna inteligencja i jej rosnący poziom złożoności okażą się mało satysfakcjonujące, zawsze będzie można się przenieść na serwery online, aby wbić kilka fragów z innymi graczami. I może to nie przywróci kafejek internetowych do życia, ale retro klimat i mała ilość poligonów w modelach niejednemu przypomni czasy modemów o małej przepustowości. Okazuje się, że złożone systemy RPG to nie moja para kaloszy, ale obok Disco Elysium nie mogę przejść obojętnie. Rivacol to świat pełen zapadających w pamięć postaci, niespotykanych możliwości i dalekosiężnych wyborów moralnych. Będziemy go przemierzać jako detektyw obdarzony niecodziennymi umiejętnościami, z których każda posiada swoją osobowość, co wpływa na kształtowanie charakteru. Wewnętrzne głosy niejednokrotnie dadzą o sobie znać, jednocześnie otwierając przed graczem możliwości dowolnej kreacji postaci.
postaci. Możemy stać się osobą szanowaną w społeczeństwie lub stoczyć się do świata występku. Seks, bogactwo, narkotyki i disco. Od brudnych ulic aż do wspaniałych piaszczystych plaż. Jaką rolę odegrasz? Wybór należy do ciebie lub do twoich głosów. Chernobylite to survival horror, który łączy swobodną eksplorację świata z nieliniowym opowiadaniem historii. Gra przenosi nas na miejsce katastrofy w Czarnobylu po 30 latach od wybuchu reaktora. Jako fizyk szukający odpowiedzi na nurtującego pytania, spróbujemy wyjaśnić zagadkę zaginięcia ukochanej. Kluczem do przetrwania jest odkrycie mrocznych sekretów strefy wykluczenia. Aby skutecznie stawić czoła oddziałom militarnym oraz nadnaturalnym zagrożeniom, stworzymy broń oraz ulepszenie dla istotnych części wyposażenia. Należy pamiętać też o innych stalkerach, którzy mogą wejść z nami w sojusze, pozwalające o wiele płynniej poruszać się po zonie. Z każdą chwilą szanse na sukces maleją. Kompanii umierają, zapasy się wyczerpują, a niespodziewany wojskowy patrol może odkryć naszą kryjówkę. Elektrownia atomowa w Czarnobylu to nie to samo miejsce, które pozostało w pamięci. Tylko ogromna determinacja pomoże w osiągnięciu celu. A sądnego dnia trafisz do piekła za swoje występki i przy dźwiękach heavy metalu będziesz musiał uciec. Oto Rising Hell w całej okazałości. Platformówka tak mocno przepełniona krwią i szybką akcją, że twórcy ostrzegają na karcie produktu Steam o pikselowej brutalności. W grze jako skazany na wieczne potępienie spróbujemy wyrwać się ze szponów samego Belzebuba i jego świty. Podróżując w górę natrafimy na hordy demonów, gigantycznych bossów, kolce i piły tarczowe. Niebezpieczeństwo będzie czyhać z każdej strony. Zmieniający się labirynt nie pozwoli na zapamiętanie trasy. Rozwiniemy jednak swoje umiejętności, by wyzwanie stało się odrobinę łatwiejsze, a nawet sprowadzimy pomoc w postaci innych skazańców. Gęste piksele i ostra muzyka dodadzą klimatu. Piekło czeka. Jacyś chętni? Cryptoanalytics CIA opuszcza Boston, aby przeprowadzić się na wieś ze swoją żoną. Jego przełożeni obawiają się, że nie będą mogli mu zapewnić dostatecznej ochrony. Adam upiera się w przekonaniu, że sielska atmosfera wpłynie znacząco na jego umysł i to pozwoli opracować plan zmieniający bieg zimnej wojny. Razem z żoną Emmą trafiają do starego, rozległego domu w środku lasu. Na jego poddaszu znajduje się ukryty pamiętnik Mikołaja, który po otwarciu przenosi koszmary przeszłości do teraźniejszości. Od tej chwili życie rodziny już nie będzie takie samo. W jaki sposób tajemnice z czasów wojny secesyjnej są powiązane z tym, co dzieje się podczas zimnej wojny? Kim był Nikolas, mężczyzna, który mieszkał w tym domu ponad 100 lat temu? Na te i inne pytania poznamy odpowiedź w grze The Beast Inside, porywającym thrillerze z elementami survival horroru. Wkraczając do świata Blackstone, odkryjemy potęgę fotogrametrii. Ujrzymy rozgrywkę z perspektywy dwóch bohaterów żyjących w odmiennych realiach i doświadczymy unikalnej historii, podczas której nasze wybory będą miały znaczenie. Niestety nie gram w horrory, bo za bardzo się boję, więc poczekam na wasze wrażenia. Narastający trend gier o programowaniu jest coraz mocniejszy. Wpisuje się w niego Autonauts, złożona gra strategiczna z przyciągającą grafiką low poly. Łącząc wszystko to, co najlepsze w grach rolniczych, symulacjach oraz tytułach polegających na wytwarzaniu i budowaniu, daje młodszym graczom możliwość zaznajomienia się z kodowaniem. Początki będą jednak skromne. Tuż po opuszczeniu statku kosmicznego zaczniemy zbierać patyki i kamienie, które umożliwią rozpoczęcie kolonizacji. Korzystając z różnorakich planów, wytworzymy podstawowe przedmioty, dzięki którym damy życie robotnikom, by szybko stali się bijącym sercem osady. Kształtując ich sztuczną inteligencję poprzez wizualny język programowania, zautomatyzujemy wiele procesów produkcji i zarządzania zasobami. Tak ukształtowana planeta stanie się domem dla nowej cywilizacji. Jej mieszkańcy zajmą się m.in. łowieniem ryb, gotowaniem, a nawet szyciem ubrań. A nam pozostanie tylko nadzorować ich pracę i podziwiać potęgę automatyzacji. One Bit Castle to stworzona przeze mnie nieduża gra Tower Defense, w której bronimy zamku przed atakami potworów chcących wykraść błyszczące korony. Szczypta nostalgii, pixel artu i efektów symulujących stare telewizory CRT. A wszystko to przekazane graczom zupełnie za darmo. Nic tylko brać i grać.
Czekam na kilka perełek. Valfaris, Autonaut czy Disco Elysium. A wam jakie gry przypadły do gustu? Dajcie znać w komentarzach. Na dzisiaj to już koniec, do usłyszenia za miesiąc.